Tak, gdzie jesteś? O, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii z tej strony Karimiri i dzisiaj ze mną jest Janak. Dzień dobry. Który miał strasznie wielki problem z pszczółkami, bo nie był w stanie kraftować różnych rzeczy. Nie wiem, pewnie się będzie skarżył u siebie w odcinku. Na szczęście już ten problem rozwiązaliśmy, a goście przyszli. I ogólnie, wiesz co, ja się do ciebie kiedyś zgłoszę po jakieś pszczółki, bo mi pewnie będą do czegoś potrzebne. Plus jeszcze podobno Janak znalazł wioskę, w której sprzedają pociągi. I tak na początek teraz tam od razu pójdziemy. Tylko kurczę, nie wiem, bo jest znowu środek nocy o północy. Więc ja nie wiem, czy chciałbym się w tej wiosce pojawić, bo są zombiaki wszędzie gotowe no, wszystko właśnie, zeżreć. Właśnie. Już tutaj sobie rozmnażam jedną pszczółkę. Water drone. To jest chyba jedyna pszczółka, która na razie mi działa na tym biomie. No bo to jest rainforest. Musisz sobie. No, wiem, jest item taki, który pokazuje biomy, w których pszczółka działa. Gdzieś z foresty. Wiem, właśnie. Ja to sobie na razie sprawdzam na Creative, bo nie stać mi na to. Chodź tu na górę, to tutaj łóżko ci zrobię. A ja, aha, no dobra, to teraz będzie problem, bo jak zginę, to się będę pojawiał u ciebie, czyli tak, to będziesz swoją drogą. Wioski. Nie, no bez sensu. Swoją drogą w dalszym ciągu moje łóżko stoi na spawnie i jak tak dalej pójdzie, to się sprawdzi wszystko to, co Dark mówił, że będę miał super, no wiesz, tak obok siebie, kurczę, co ludzie pomyślą. Weź już skądś to tylko Minecraft. Coś nie działa. No właśnie, nie mogę usnąć. Oddawaj łóżko. Może za blisko ściany, wiesz? Tak, za blisko ściany było. Mi też się tak czasami buguje. No, albo się buguje, bo w ogóle za blisko byliśmy. To dobra, to niech to łóżko zostanie. Zniszczysz jeszcze. To się. Tak, to się na spawnie. Tak, wiesz, ja nie mam jetpacka, już chciałem wyskoczyć za tobą. No możesz wyskoczyć, bo jest ten, bo jest woda przecież. A możesz zrobić tą drabinę tak, żeby była prosto w dół, a nie brała zakrętów, bo ja tu często spadam. Wiesz co, ja będę sobie robił tam windę z railcraftową, to na razie to zostaje. Dobra. A co taki rozstrzał masz z tymi ulami? Tu jeden, tam drugi. A, bo tutaj właśnie te minows działają, wiesz? A, bo tu jest inny biom, tu jest Pine Forest, no to angryzamy. No właśnie. To przy okazji, wiesz co, jak już tu jestem, to odnowię je. Okej. Okay. Creeper za tobą, szkielet też. I dwa zombie idą. No, a ja sobie tu się nie spaliło? Ej. Niektórzy nie mają supermocy i muszą biegać z buta. No wiem, życie, o lawa. Uważaj na lawę. Tak, żeby nie wpaść. Słuchaj, jeszcze tak odnośnie tych zombie, creeperów i tak dalej. Ja próbuję walczyć z mob spawnerem i połączyć go z Liquid XP. Poszedłem na spawn, zużyłem spawner ten, który tam znaleźliśmy z Darkiem w kopalni, żeby dostać Crystallite Soul Essence i zrobiłem sobie spawner szkieletów w końcu, bo miałem już Soul Sharda na to. No. I się okazuje, że. I się okazuje, że on też spawnuje tak trochę powoli, albo może dlatego, że jest za jasno i zazwyczaj wylatuje tylko jeden szkielet. Nie ma nikogo. Tutaj właśnie z Mistcrafta było, tylko że przypadkowo wypuściłem go. Chciałem tylko pójść po książki. A wypuściłem Villagera. Miałem go zatrzymać dla Darka. Bo domyślam się, że ten, który sprzedaje pociągi, będzie miał skórę inną niż Darkowa, bo Dark jeszcze nie zrobił supportu dla villagerów. W ogóle ten domek, w którym mieszka ten villager, jakoś inaczej wygląda. Taki ceglany jest. O, tutaj. Tu jest jakiś z zielonymi deskami. Bardzo ciekawe. To jest Forestry, on tutaj te drzewka sprzedaje chyba. No. Aha. Ten, co tutaj był, sprzedawał drzewka. Patrz, to jest villager z Towncrafta, sprzedaje Soul Shardy. Znaczy nie Soul Shardy, o. Tak, bomba. Fajnie, podoba mi się. Water tutaj jest to dwa wagoniki. Ty, nie wiem, co to za wagoniki. Pocztowy chyba jest. To jest freight card. Do tego można wsiąść. Oraz... A tak, a tym się jeździ. No tutaj jest ten crafting, łóżko, ale do łóżka się nie da wejść. A to bomba, to ja sobie go zahachmęcę w takim razie. Kolejne zombie. Zombie! O.
No, bizem Jakub, bo tam one nie są przyjazne. O, ja sobie Fajnie, wezmę moje tą pierwsze latarnię. wagoniki. Wezmę tą No, latarnię. ja takie latarenki myślę, żeby właśnie zrobić wzdłuż tego szlaku torowego, bo No, fajnie pochodnie by było. wyglądają brzydko. Są brzydko Drillcrafta wyglądają. moglibyście światła zrobić. No tutaj ci specjalnie zabezpieczyłem, nie? Żeby przeżył. No, dziękuję. O, właśnie widzę, zamknąć go w klatce. O, A sprzedaję nie, tank wagon, będziemy mogli coś wozić fajnego. 5 to szmaragdów. akurat Stać mnie to nawet. było tutaj wcześniej z tym, z tą klatką. Że ja bym O, a to jest train Irona nie workbench. zużył. Ej, bomba! Nie, Dark, no, znaczy Dark. Janek, super, mi się podoba. Świetny pomysł. W ogóle super. Ja nie wiedziałem, że Traincraft dodaje tych zombiaków. Dobra, weź go tam zamuruj. Nie bierzesz tego Znowu. Train Workbench'a? Wiesz co, no to skraftowania to jest podstawowy, więc na razie niech sobie będzie, Podstawowe to fajnie. jest drewniany, to jest chyba tier drugi. No albo nie wiem. Nie wiem, bo są jakieś tam tiery. A to Nie patrzyłem w zobaczymy. to. Na razie jeszcze nie mam specjalnie co z tym zrobić więcej. No i dobra, a tak poza tym to wiesz co, zrobimy jeszcze inaczej. Albo Dobrze. nie, tam zabieram wagoniki ze sobą, haha. Ciekawe, co tu jeszcze można znaleźć fajnego w tej wiosce. Widziałem, że Kowala już ten teraz. ogołociłem. No, na zdrowie. Dodałem, zaktualizowałem paczkę modów trochę, są nowe wersje. Albo Między teraz innymi go Ars ogołociłem. Magica. Sadysta. Między innymi Ars Magica i widziałem, że Ars Magica zmieniła trochę tekstur. O. To akurat mnie nie Zostałem dzieckiem dotyczy. kwiatem. A, i safe mode postawił sobie też bramę teleportacyjną. Trzeba będzie zrobić te losowanie częstotliwości wkrótce. A jeśli już jesteśmy przy temacie losowania częstotliwości, to też chyba dzisiaj startuje rekrutacja, co? Pamiętasz, jak żeśmy to ustalali, że jakoś tak w poniedziałek filmiki mają się pojawić? Nie wiem. Byłeś na tym zebraniu tam, no jak No, mogłeś? Trzeba było byłem. robić Tak. notatki. No, to w każdym razie myślę, że można to spokojnie już ogłosić w tej chwili, że startuje rekrutacja na mistrzów. Myślę, że ogólnie jesteśmy w stanie przyjąć 4 osoby. No, warunkami, tak, jakie trzeba spełnić, to, no nie wiem, ciężko powiedzieć, bo tak, do takiego stuprocentowego konsensusu nie doszliśmy, ale raczej będziemy szukali osób, które już nagrywają Minecrafta i prowadzą jakieś serie i mają kanał tam od jakiegoś czasu, no i oczywiście jakość jest zadowalająca. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ewentualnie jakieś inne wymagania, które ktoś tam postawi. To jest na fioletowy biom. I w ogóle kolejne góry. Tainted. Ale wiesz co, bo ja już do domu poszedłem tak właściwie. Te? Tak, jestem u siebie na wyspie, nie zauważyłeś? No właśnie, nie, szukałem cię. Dobra, ja sobie to O. pokopię. No, więc jakbyś potrzebował robić przy pomocy Soul Shardsów spawnery, to niestety wychodzi na to, że będzie potrzeba zrobić nie jeden, tylko kilka na przykład, żeby wydajność osiągnąć odpowiednią. Znalazłem spawner. No, gratis. Też? Szkieletów. Szkieletów. No, Crystallite Soul Essence się przyda. Mogę zrobić sobie drugą klatkę, ale na razie niespecjalnie mam po co, bo jeszcze trzeba zrobić tutaj ekspiarkę. Już mam otwarte w Nei Liquid XP, żeby zbudować LXP Collector oraz LXP Catalyzer. I nie wiem, co z tym zrobić. Chcesz mi tutaj pomóc, bo będzie trochę ustawianie i kraftowania przy tym. Za chwilę do ciebie przyjdę. Jak się To ja ustawia się te uzbroję. waypointy? Wiesz może? W tym opisie coś tam się klika i coś robi. Nie wiem, mnie interesuje, bo ja nie używam minimapy, prawdę ci powiem. No ja. Owszem, jest fajna, pomocna, bo ją sobie można otworzyć i zobaczyć i można przerzucać te waypointy, ale nie patrzyłem, jak je ustawiać. Każdą aktualizację paczki się No. te achievementy resetują, na przykład z Ars Magiki.
No to achievementy, wiesz co, to one się zapisują nie w tych plikach, które ja przesyłam, czyli config i mods, tylko one się zapisują gdzieś indziej. A, I czyli to to ja jest w tym psuję. folderze, gdzie jest paczka zainstalowana. Tak, też, też. Jak zwykle. Zgadza się. Ha, ha, ha. Ja tak, zepsuł. To Tralalalala. jest w którą stronę była chałupa. Dobra, muszę sprawdzić, ile mamy Kurczę, likwidaktów. znalazłem już dwa Likwidakt. ule. A, nie wziąłem tego skupa. Ja też jakieś znalazłem, ale jeszcze nie zbieram. Wychodzi na to, a, fluidakty. Nie likwidakty. Fluidakty. Ciągle używam starej nazwy. Właśnie, jeśli chodzi o te pszczółki, jakbyś znalazł jakieś roki, te kamienne, to bardzo bym prosił, bo to są najważniejsze jak dla mnie pszczółki. A, Jakbyś. wiesz co, dzisiaj widziałem jakąś w kopalni, nie podniosłem ich. Ale dobra, zapamiętam, zapamiętam. Co wytyczyłbym? Miedzi i ołowiu. Popraw dom z tyłu. Naprawdę, wszystko, kobel wystaje i tak dalej. No tam z tyłu to jeszcze kupa rzeczy do zrobienia. 20-40. LED. Jest śmieszna sprawa, bo mam dwa rodzaje copper ingotów. Jedne są ze wszystkich innych modów, a drugie są z TradeCrafta. Już jestem. Masz strzałę w plecach. Tak? Gdzie? Nie widzę. Tak. O, mam. Rzeczywiście. Wow, ale skraftowałem shiftem przez przypadek. Dobra. Tak. Możesz się podłączyć do mojego systemu. Nie wiem, ile tam mam gratów, ale będziemy potrzebowali hopperów sztuk raz, dwa, trzy. Ile jest 9 razy 9? 81. Niemożliwe. Jak nie? Ile jest hopperów w kwadracie 9 na 9? 81. Nie może być 81 hopperów. Może być. No to 7 się też hopperów? tak wydaje, że Jezus. kwadrat 8 na 8 potrzebujesz No to to. aż tak, żeby wypełnić. Tak, to 8 Też hopperów się będzie zdziwiłem, że potrzebnych. wykorzystałem całą twoją podwójną skrzynię dyrtu, a zapełniłem mały kawałek ziemi. No, bo to dużo schodzi. Pamiętaj, 80 hopperów, bo jeden blok zaraz użyjemy na coś innego. Boże, ile to ironu. Ciekawe, czy mam tutaj jeszcze to to. Jest. Stać mnie. Podłącz się tutaj do Znaczy co? logistycznego. No, ja mam tutaj logistic request pipe na górze przecież, żeby nie musić schodzić do piwnicy w tym celu. Ja potrzebuję Blaze powdera, którego nie wiem, gdzie mam, prawdę mówiąc. Nawet nie wiem, czy jest. Może To jest tu. właściwie to co ja mam robić? Hoppery, Aha. 80. Tych Dobrze. Minecraftowych. 1000. Chociaż nie, wiesz co? Nie, zmieniłem zdanie. Zapój. Nie rób hoperów. Żartuję. No co? Albo dobra, nie rób hoperów. Szkoda, szkoda materiałów. Zrobimy coś innego. Zrobimy coś innego. Zaprzęgniemy do współpracy SafeModa, jak się pojawi. Oddam zrobi golema do znoszenia gratów do skrzyni. Nie lepiej jakieś Bo rurki. wiem, że już je wynalazł. No, obsydianowe. Nie, szkoda. Obsydianowe No przecież rurki. one wciągają mnie. Nie mam tyle Ale obsydianu. dwa obsydiany to masz Nie osiem mam tyle tych, osiem obsydianu. obsydianowych. No a ile będzie potrzebę? 80. A ja nie mam 10 obsydianu. To za pomocą Mam minion 4, stone 5. można zamienić drewno w obsydian. Masz tu drewno? No to zamieniaj. Tak, gdzieś tam jest. I mam minimum stona. Żelaznych rud nie mam do odmiany też w takiej Masz ilości. tu 33 obsydianu. Nie, wiesz co, nie, Janek, nie robimy rur. Czekamy na golema, bo to się będzie bugować. Ja to przeżywałem w momencie, kiedy ustawiałem farmę krów któregoś razu i się po prostu bugują te rurki tam. To wiesz Litianki co? skaczą, nie Jeszcze inny wpadają, pomysł no i jest taki, że możesz więc na zrobić po razie prostu to. wózek z hopperem, który będzie tam jeździł i zbierał te itemki. Wózek z hopperem. No i do tego któryś z tych torów, który będzie zatrzymywał ten wózek z hopperem nad skrzynią, żeby się te itemki zbierały. Tylko musisz ten wózek pod półpłytkami ten poprowadzić.
To chyba byłby najtańszy sposób. Znaczy wiesz, na razie ja patrzę za Blaze Powderem i mi się wydawało, że go było dużo gdzieś i zaraz się może okazać, że o jest, właśnie Blaze Powder. Będę potrzebował 3 Blaze Rody i do tego mi to było potrzebne, bo musimy zrobić blok, który będzie sprawiał, że te moby, które zginęły, będą się wysypywać z expa. Czyli Liquid XP Catalyzer, jako to ma recepturę Blaze Rod. Pamiętasz, jak się przy Minium Stone nie robiło Blaze Rody? Nie. Nie mam całych tych. Kurczę, jestem pewien, że się sklejało z Blaze Rody, ale nie widzę receptury w tej chwili. Dobra, zrobimy cięcie, muszę to rozkminić. Przekopaliśmy trochę informacji i kurczę, nie wiem kiedy to się stało, nie wiem jak to się stało. Nie przypominam sobie, żebym update'ował wersji, bo nie przypominam sobie, żeby wyszła nowa wersja. I kurczę, wychodzi na to, że się już nie da zrobić Blaze Rodów z Blaze Powdera przy pomocy Minium Stone. Co kurczę jest dziwne, bo żeśmy z Darkiem tutaj chyba zrobili trochę, albo mi się pomyliło. I to nie robiliśmy Blaze Roadów z tego, tylko Blaze Powder z Redstone'a. No, ogólnie tak, ale to zamysł był taki, że mieliśmy zrobić Blaze Roady. A że nie znaleźliśmy do tej pory żadnej fortecy w Netherze, to trzeba będzie się tam kopnąć i pozwiedzać. I w tym celu po prostu na razie zrobimy to, co możemy, czyli wracamy do modu Liquid XP, bo i tak trzeba dużo, dużo zrobić. Blok się nazywa LXP Collector i robimy go z trochę kamienia, diamentu i wiadra expa. I żeby nie skłamać, zaraz sobie wyciągniemy diament, który mamy, i przydałoby się wiadro na expa. Mamy same wiadra z wodą. Prawie close enough. A ty, Janek, jak tam twój magazyn idzie? Robota? Oho, wre, naprawdę. Aż tak dobrze. Okej, mam 5, to za mało. Potrzebne Mam 10 jest. razy więcej itemów niż ty. I pewnie je trzymasz każdy w osobnej skrzynce i nie możesz nic znaleźć, nie? A. Jeszcze nikt nie wie w ogóle, gdzie to chowam. No, Wszędzie są dobra. tajne. Weźmiemy Hardened Portable Tank, bo on ma większą pojemność. I chodź, 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 chodź. Idziemy, będziemy kopać. Znaczy, w sumie, no nie wiem, bo to głównie pewnie ja będę kopał. Czy chcesz też dostać jakąś fuchę za moment? Mogę coś tam zrobić. Ups, to coś nie tak. Strzeliłeś we mnie? Straszne lagi są. Nie. Straszne lagi są. To skąd mam twoją strzałę wykuł? Bo strzeliłem obok ciebie. Ja nie mam lagów. Muszę tu wstawić studo autocraftingu. A propos, tam wcześniej wspomniałem, że znowu znalazłem swoją strzałę. No ale zobacz, Dobra. ja strzelam i dopiero po sekundzie wylatuje pocisk. O, prawie jak w Matrixie. W międzyczasie powiedziałem wam, że ze zbiornika znika exp, więc musiałem to trochę zmasakrować i odpiłem rurę. I słuchajcie, pomogło. Exp przestał znikać. Więc coś musi zużywać. Będziemy musieli cały ten system tutaj przerobić w taki sposób, żeby on działał tylko w momencie, kiedy chcemy. Czyli jakieś zabory, jakieś wajchy, coś tam. Może te rury likwidakty zostaną zamienione na coś bardziej wydajnego, na przykład Buildcraft. Chła, chła, chła. Dobra, ale to na razie nie o tym będziemy tutaj walczyć, choć Janak idziemy na dół. Musimy przygotować sobie teren w naszym grinderze. Takim trochę, bo na razie to no działa, kurczę, jakby chciała nie mógł. Te szkielety wylatują wcale nie częściej niż krowy. Może dlatego, że tu jest odrobinę za jasno, jak tu już zgasimy światło, to będzie trochę lepiej. No i gdzie te szkielety? Halo, szkielety. One O, się bardzo dobra, patrz, rzadko będą wypadły dwa. respić. Tak, Nie, ben szkoda. nie będą się respić tak jak w Soul Shard 1, ale No nie. no. No ale przynajmniej są, jesteśmy w stanie to trochę bardziej kontrolować. Dobra, to jest podstawa. One spadają 23 kratki. Tutaj specjalnie zrobiłem dno takie, aby właśnie nie było problemów z przekopywaniem, i to jest jego środek. To teraz musimy zejść głębiej. Mindception.
I dobra. Wykopałem Wszystko tutaj chcesz taką małą wykopać? dziurę. Nie, tylko tutaj pod spodem, bo musimy znaleźć miejsce, gdzie. To znaczy tak. Nie, tu nie ma co tak głęboko kopać, bo patrz. W tej chwili tu będzie liquid duct, prawda? Na tym liquid ductie na górze. Rzuć mi trochę kobla. Moje, No ja moje, nie mam, moje. albo mam, czekaj. O ty. No ja nic nie mam jeszcze, mi chamski wszystko wyrywa. O, kill, mój. A, dałeś mi tego kobla, bo mi torba wciągnęła. W takim razie to mój błąd. Tak. No i dobra. Ogólnie, jako że żaden szkielet nie będzie się spawnował tutaj na bloku, który znajduje się na środku, więc możemy spokojnie postawić LXP kolektor w tym miejscu. Dodatkowo jeszcze on będzie współpracował z LXP Catalyzer, jak już znajdziemy Blaze Roda, który to LXP Catalyzer będzie znajdował się poniżej, tylko że on się będzie znajdował. No i właśnie musimy go ustawić w dobrym miejscu. Tu będzie odsysany exp. Zaraz. Tak. I jeszcze dodatkowo musi się tutaj znaleźć właśnie Hardened Portable Tank. Tylko jest kwestia taka, kurczę, w jaki sposób on się tu musi znaleźć, tak żeby to działało jak należy. Bo jest sytuacja taka, nie wziąłem klucza ze sobą z góry. Kurczę, głupio. Portable tank, to jest coś w stylu Ender tanka? Nie, to jest taki zbiornik z Thermala, który można ze sobą nosić i on wtedy nie traci zawartości. Aha, czyli taka buteleczka. Tak. No. Więc wracając do tematu, LXP kolektor będzie zbierał EXPA, natomiast LXP absorber będzie go, nie, to jest, to musimy zniszczyć, kurczę, trzeba pójść po klucz, naprawdę. Będzie LXP Catalyzer, sorry, będzie sprawiał, że z mobów ten X będzie wypadał, nawet jak go nie zabijemy. I one będą, on będzie składowany w tym miejscu, tylko że właśnie jest problem taki, że on do działania potrzebuje również trochę expa, czyli część tego, co on zbierze, od razu przepali. I w tym celu musimy ustawić zbiornik na ciekłego expa w tym miejscu i stworzyć taką malutką pętlę. Z tym tylko, że nie mam klucza, to jeszcze będzie Ja konfigurowane, mam klucz. ale o, super, to weź tutaj machnij na dole tak, żeby była strzałeczka. Tu na dole. Już? I wiesz co, wiesz, ja to będę musiał sprawdzić, kurczę, czy to się będzie nalewało i wypompowywało. Bo nie jestem pewien, czy nie musiałbym jeszcze przerobić tego zbiornika na żółto. No ale to na razie tak, nie mamy katalizera, więc nam to wisi. Plus i tak to zostanie skonfigurowane szerzej, bo dopiero w momencie, kiedy go tutaj postawię. Teraz możemy zacząć kopać odrobinę w tą stronę. Tutaj będzie przebiegał ten cały rurociąg z tym EXP-em, bo chcę, żeby on docelowo trafiał właśnie do. Nie, trzeba aż tak bardzo. Żeby on docelowo trafiał do naszego zbiornika na górze. Niewiele tego będzie, ale zawsze coś. I w tej chwili właśnie musimy po prostu. Oj, wkopałem się bez sensu w podłogę. O, moje. A wiesz, dlaczego ja tak robię? Bo ja mam pika z Fortune 3 i się po prostu więcej tych shardów wysypuje, a one się przydają do czegoś kiedyś. Wiesz co, ja ci No. zrobię to coś na kopiowanie tych książek enchantowanych i mi dasz tą książkę. To. Dobra. W tej chwili tutaj w górę możemy spokojnie zacząć się gramolić. To zasypmy, bo to nie, a Jezu, nie jest to potrzebne. Wziąłbym to jeszcze ładnie obił koblem ze wszystkich stron, żeby się przypadkiem nie pomyliło nikomu z niczym w momencie, jakby się miał przez to przekopać. Ja mam drabinę i nie wiem, ile to zajmie. Wiecie, musimy pewnie. Zaraz. Dobra. To chyba trochę potrwa, bo prawdopodobnie dodatkowo nie trafimy w miejsce, w które ja chcę, czyli do komory ze zbiornikiem, ale gdzieś tam obok. Więc będziemy musieli to trochę, kurczę, jeszcze poprawić za moment. Wycieczka do Netheru zakończona sukcesem. Ja mam 5 Blaze Brodów, trochę zbroi straciłem. Janek ma też ich kilka. Mam Super. osiem No. diamentów. Tak, 8 diamentów. Ja znalazłem 3. Jakieś
I degraty strasznie. No ja zbierałem tak farsu, nazbierałem moje... expa. Prawie zginąłem. Pół serduszka, witery. Dobra, ale w tej chwili to się musimy zająć i zrobić sobie za zdobyczne materiały Liquid XP Catalyzer. I używamy do tego trzech wiaksów. Dobrze cię tak. Trzech wiaksów, akurat, patrz. Czyli ta nasza wycieczka do Netheru się całkowicie opłaciła, bo jestem w stanie za to, co znaleźliśmy, zrobić sobie blok darmowy. Ciekawe, czy zadziała. Swoją drogą. A, i Dark Cernobady się pojawił w międzyczasie. Cześć, Dark. Witajcie! Dark, słuchaj, stój. Stój! Brawo. Właśnie wpadłem. A, brawo. W własnej pułapki. Nie śmiej się ze mnie. Co, kolejna dobro, kreska, Dark, na twoim koncie? Tak. Padłem jeden raz, ale nie wyleciałem. Znaczy, wyleciałem sobie tym jetpackiem. Masz prezent. Nie wiem na co ci to, ale masz. Dziękować. Liquid XP Catalyzer. A propos Dark, jak będziesz się chciał bawić z tymi spawnerami, to wychodzi na to, że one wcale nie spawnują szybciej jak są szkielety. Zresztą zaraz myślę to sprawdzimy. Bo ja tutaj już jestem w stanie odpalić cały ten cyrk. Zamuruję, żeby było ciemno. Janek, ty jesteś u mnie w domu, czy poszedłeś do Darka w końcu? Poszedłem do domu, swojego, bo muszę wszystkie graty wyrzucić. Dobra. Znowu pełny ekwipunek. Ja włączyłem spawner. W sumie nie wiem, czy... O! Coś się już dzieje. Chociaż nie wiem, skąd ten exp tutaj przypłynął. No, ale powiedzmy, że... dobra, zobaczmy, co się z tego wyniknie. Przydałaby się dźwignia, a ja nie mam drewna. Więc ustawimy LXP Catalyzer w tym miejscu. I on będzie wykorzystywał cały exp. Dźwignia. Nie mam drewna. O rany. Szkoda, że cię tu nie ma, bo byś mi pewnie rzucił coś. Muszę się teraz z tej dziury wygramolić. Tak, też jest motyw taki, że te spawnery najwyraźniej na obecną chwilę nie spawnują mobów w momencie, kiedy nie ma gracza, czyli mają podobną mechanikę jak defaulty. A mi się właśnie minimum stone sklonował, mam takie lagi. A ja cheater. Mam patyki, nie potrzebuję nic więcej. Do domu. Jaki cheater? To zwykły bug. Zresztą już mi się odklonował. Państwo. Ja mam nadzieję, że ten mój system będzie działał jakoś sensowniej, bo tam Dark, nie pamiętam czy ci powiedziałem, że się okazało, jakieś szkielety spadają, że się okazało, że znika mi exp ze zbiornika. Tak, wiesz, tak, tak, wspominałeś coś. Nie mam pojęcia. To ktoś mógłby przyjść do mnie do domu i stanąć na górze. Ja bym sprawdził, czy działa mechanizm. Dark, ty. Przyjdę już do ciebie. Wręczenie się Darkiem level Janak. To Janak jest cały szczęśliwy, bo mu naprawiłem problem, że nie mógł craftować itemów. No, ja już właśnie sobie robię plecak na pszczół. Nie mogę się nigdzie teleportować swoim portalem. No, pewnie masz laga. Czekaj, teleportuję się. Dobra, mam, jestem. Dzień dobry. O, widzę twój nick. Wbij się do mnie do piwnicy, tam będzie taki łuk z kamiennych cegieł. To sobie stań gdzieś tam pod ścianką. Okej. Okay. Łuk z kamiennych cegieł. No na ścianie taki kwadrat. I jak tak, tam gdzieś staniesz sobie w tej dziurze... Tak, myślę, że wystarczy, bo tam jest spawner w środku, za ścianą. O, cztery szkielety właśnie spadły. I wszystkie się zabiły. Dobrze. I exp gdzieś poleciał. Chyba ja go zgarnąłem przez przypadek. No, chyba tak. Ups. No to mogę sobie postać chwilę. No, i one się będą zaraz tutaj wypluwały. I w każdym razie spadają i gubią expa. I to jest fajne. Czyli działa tak, jak powinno. I ktoś strasznie głośno pisze na klawiaturze znowu. Dark, jak to wygląda? No nie zgadnie się kto.
Pewnie safe mod. No, Oczywiście. Liquid Absorber właśnie zgarnął Expa. Właśnie zgarnął Expa i wypluł go na dół. I znowu go wypluł. I tu się zbiornik powoli napełnia. Czyli ogólnie w tej chwili ten system, który tutaj żeśmy jednak zrobili wcześniej, działa. Działa i nic nie będzie trzeba zrobić. Och, jestem taki podniecony. Tak. Jestem ci bardzo wdzięczny. Oby za się zaczerwienił. No dobra, czyli tak, tu zostawiam, no tylko problem jest taki, że teraz musimy poczekać na save moda, który postawi tu golema, żeby zbierał wszystkie graty, bo wypadają, słuchaj, stąd wszystkie itemy, łuki, strzały, kości, no i za chwilę to się będzie walać, co prawda po 5 minutach to się despawnuje, ale, dobra, to zatkajmy dirtem, dno jest oświetlone. W dzień każdym dobry. Razie już się... Dzień dobry, mijamy się po schodach, albo dobra, chodźmy na dół obydwaj. No, czyli mamy farmę strzał, farmę kości i to wciąga expa. Jak sympatycznie. I jest ustawione, tak, i to jest ustawione tak, bo żaden szkielet nie spadnie centralnie na środek. A ja chciałem zaoszczędzić miejsce na dole. No to chodź zobacz tutaj, co się dzieje na dole. No to zobaczmy, co się to jest dzieje XP. To jest XP Catalyzer. On sprawia, że moby rozbijające się o podłogę wypadają XP z nich. A ten Portable Tank to jest bufor, bo ten blok potrzebuje XP do działania. Aha. Więc z założenia trochę XP trafia do buforu, trochę trafia do tego tanka, trochę trafia tam na górę. Więc chyba będzie dobrze. No tam na górę nie masz po co iść, bo tam wtedy nigdzie nie wyjdziesz. Przynajmniej na razie. Tak, chcę zobaczyć, co tam jest. Tam jest tylna ściana mojego zbiornika z Expo. I zaraz sobie pójdę na górę i zobaczymy, o. ile Expo przybywa za taki drop ze szkieletów. Bo do tej pory tylko Expo wysysaliśmy stając na platformie do wysysania Expo. Ktoś dostał niezły damage. No. Słyszałem. Ui. O, Janek przyjechał na swoim wierzchowcu z diamentową zbroją, lol. Od razu trafiłem na takiego wygląda. Szybkiego konia. Nice. A one mają jakieś różne poziomy czy teraz? Teraz od zawsze miały, są albo szybsze, wolniejsze, mają więcej życia, mniej życia, akurat tam ma mniej. Będę się musiał zacząć tym bawić. O. To nie jest żaden mod. Ja też, słyszę konia. O, jakiś eksp się leje. To są jakieś śmiesznie małe ilości, ale myślę, że jak zawkuję na całą noc, to coś z tego wyjdzie. Naprawdę. Po prostu znalazłem też siodło to. Strasznie szybko zasuwasz. No. Wartość, którą zbieram z tych wszystkich szkieletów, jak wypadają, bo tam zakładam, że wypadają 4 sztuki, to po odliczeniu podatku w postaci tego. XP Catalyzera to będzie jakieś 4 dziesiąte, chociaż nie, bo to jest w tysiącach, tak? No to 0,400, tak policzmy. O, jetpack mi się włącza, jak chcę polecieć. Znaczy polecieć temu. Conflict ID. No i będę musiał oczywiście cały ten system tutaj z tą rurą przerobić, bo mi ten XP znikał ze zbiornika. Ale myślę, że w dzisiejszym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii to już będzie wszystko. I tak jak powiedziałem, rusza rekrutacja, warunki mniej więcej znacie. Zgłaszajcie swoje kandydatury. Myślę, że na pewno kogoś, kto nam bardzo się spodoba, zaprosimy na serwer i będzie w stanie tutaj nagrywać bez najmniejszego problemu. Albo ja, albo Dark, albo Janek, albo SafeMod. I haha. Tak, zgadza się. Tak. Konik Janaka mówi papa. I my też mówimy papa. Cześć. Cześć.